Siema ze strony Dowiek 483 odcinek. Dawno nie nagrywam, minęło, mogę powiedzieć, tak dobre 3 tygodnie około. 3 tygodnie? 3 tygodnie to na luzie minęło, szczerze. Nie nagrywałem, ogólnie w ogóle nic nie nagrywałem, nic tak dalej. Kompletnie nic. No, miałem szkołę. Typowo szkoła była full zajęta tym wszystkim, więc... Nic w ogóle jakby nie nagrywałem, nic tam, 4K lub nic, po prostu nie nagrywam te 3 tygodnie. Jest trochę nowa energia, nie powiem, że nie. Jest nowa energia, czuję się już bardziej świetnie. To mógł powiedzieć szczerze, mieliśmy chyba zacząć się tymi farmą typowo. Mogę chyba tam ścieżkę tu wyciszyć, to będę chciał chętnie wyciszyć, bo jeżeli będzie coś słychać, to nie chciałbym nic, żeby słychać było. Dużo było do ogarnienia. Ciągle jest dużo do ogarnienia, jakby nie jest jakby to względnie, nic się nie zmieniło. Ale mam, może trzeba nadganiać. Będę mógł zatrzymać? Będę mógł. I to bardzo szybko. 1440 bloków. Dużo rzeczy musimy, takich rzeczy podstawowych. Tutaj piasku. Piasek będzie nam tu potrzebny w ogóle? Nie będzie. No to... To już nie jest potrzebne. 1414 bloków. Nie mam niestety kalkulatora przy sobie. Niestety powiem wam. No muszę to na staki przerobić, że mam to już jakby pchał po stakach, ale muszę tak 1414 podzielić na 54. Nie pomnożę. O jest, ja pomnożę to. Jeszcze mój nas. Mój nas jeszcze to robi. 23 staki muszę liczyć, to uzbierać. No on z tych temporary bloków robił, tak? Building block, nie temporary, building block. Temporary to tam... Temporary bloki to są bardziej budownicze, takie... Jak się podbudować. Ale mamy tutaj... Mamy cię full ze stone'a, mogę wam powiedzieć. Więc stone'a... Czy będę potrzebował? No trochę mamy dużo, tam jest creeper. Dobra, szczerze, żeby się nie boję, jak nie walnę ci raz. Trochę mnie rozwalisz, ale mój nas to już jest kompletnie na... jeden, dwa, trzy, osiem. No to... Myślę, że trochę też mam nowe muzyki na... Mam trochę muzyk nowych do moich odcinków. Zgadali chyba, szczerze. Mogę wam powiedzieć, że zgadali YouTube'a, takiej gadali, no bardziej z biblioteki YouTube'a, audio i tak dalej. Są nawet świetne, nie powiem, że nie są najgorsze. Więc znalazłem je. Będziemy z nimi korzystać przez jakieś dobre kilkanaście minut. Mam stąd włosy jeszcze, brawo ja. No, fajnie doleciałem. Jak w punkt nie mogę przyjść przy metrze odpalać. Tak nie będę miał szczerze skromnych. Cześć, będziecie mnie bić? Pewnie będziecie mnie bić. Mnie tylko może potem czasami FPS cofnąć. Mimo, ale wam jako użytkownikom nie powinno cofnąć, bo mogę powiedzieć, mam dobry procesor, to co mówię. Tylko na świecie wcześniej mam dobry procesor, więc na razie się jakoś nie boję, żeby mi cofało. Maksymalnie to czasami grafika tam szaleje, ale to już jest chyba... I dlatego, że już dużo razy była używana
taki sposób, żeby to wszystko im może mi siadać. Przy odpalaniu to, że tego mam. Przy odpalaniu OBS-a. Nie OBS-a, nie OBS-a, tylko tego komputera, czy w ogóle. Ogólnie to jakby tamten, bo wiecie, śmieszna jest sytuacja taka, że miałem procesor, bo już tamten full nie wyrabiał. Mimo, że tam może działać, albo po prostu tam grafika poszła i nie działał procesor, albo nie wiem, whatever. Może po prostu nie działał, ale zmieniło się go. Bo nie okazało się najlepsze, że chciałby tam, dobra, 11, to tam TPM, czy Trust Platform i tak dalej. Tak te pierdolone rzeczy, no to trzeba to jakby zrobić. Ale drugą rzeczą końcową minus było takie, że dobra, myślałem, że jak Trust Platform włączę, no to dobra, będzie ok. A tutaj się okazuje, że jest jakby klops, bo oni, bo to jeszcze wymaga bezpiecznego rozruchu, czyli mój BIOS był na BIOS bardziej, że tam szybkie uruchamianie to jest to wszystko, ale no nie było tam z UEFI, to tam musiałem tam CMS-a włączyć w BIOSie z BIOSu wyjść i dobra, Windows nie będzie mi, nie będę miał Windowsa, musiałem go zainstalować. No to trochę musiałem sobie, bo wiecie, na to robi dodatkową partycję do rozruchu systemu UEFI. Jak dorobiło, to teraz mi wszystko wspiera, ale tak na przyszłość, jeżeli ktoś będzie chciał mieć 11 na przyszłość. Tak to jest. Jak są przyszłościowe, to ja mówię trochę mocnym opóźnieniem w tym wszystkim, ale takie rzeczy są wymagane od tego Windowsa i nie zmienią tego, że bez tego odpalisz, bo to będzie trochę niemożliwe. No chyba, że tam wersję beta, czy jak tam pifersowaną i tak dalej, to takie rzeczy to tam odpalasz, ale takie jak tą wersję taką, gdzie dostaniesz darmową aplikację, no to nie pójdzie. Jakże trzeba tam było doinstalować to wszystko, to jest jakby trochę zajęcie. Jeżeli ktoś nie umie, no to jest to jakby problemem, ale ja już nie pierwszy raz instalowałem sobie system Windows. Nie pierwszy raz dla siebie, dla rodziców. To jakby widziałem od razu. Po prostu nie widziałem, że to takie te rzeczy trzeba łączyć, ale takie rzeczy już później dowiedziałem się, włączyłem mój nos jeszcze. I to wszystko już jakby na początku było, że już działa. Jest spokój. Dopóki 11 zostanę i zobaczymy, jak 11 będzie wyglądała w ogóle dla mnie. Wersję beta mogę tak naprawdę instalować. Wersję beta, wersję developerów. Albo sobie plan B, gdzie też mogę zrobić. Ale na przykład chcę typowo mikro przeznaczyć. Mieć w ogóle na XLR. Full XLR. Nie tam. Akurat nie AT2020. Tylko ROG NT1 Kit. Kosztuje 983 zł. Mój nos, przepraszam. Kosztuje tą, no 1000 zł, mogę powiedzieć. Około 1000 zł kosztuje. 1000. Dużo mu nie brakuje, tu jest tak 200 zł do 1000. By przekroczyć, ale jeżeli kupię, no mam fajny mikrofon po pierwsze. Waży dużo, może te ramię moje stare jeszcze utrzyma. Utrzyma, to ja wiem. Ale czy utrzyma tak jakby się full to utrzyma, jeżeli tak, no to nie, no full utrzyma, ale jeżeli będę chciał coś dodać do niego, czyli jeszcze taką fajny koszyk, który będzie tam, kosztuje też 300, niestety powiem, że to jest no dużym kosztem jak na takie rozwiązania, ale jeżeli to oczywiście zadziała, że będzie ok, fajnie, będę się tylko trzymał, no to szczerze, ja to zrobię. No tak, po pierwsze te mikrofony kupię, to będzie super. Super będzie takim, że
Dobra, fajnie, że działa i to wszystko. Ale to się wszystko okaże tak naprawdę w praniu, jak ja jak szybko go na nią zbieram. Na razie mam 200. Mogę powiedzieć, że mam na razie 200. No to jeszcze 7. Jest to jakby jakaś suma, jeszcze jest większa. No to trzeba jeszcze tyle uzbierać. Ale jeżeli uzbieram, będzie mikrofon. Nie, nie. Kurde, zada. Mój nos, to już jest anedotyk tego. Że dobra, fajnie będzie. Będę miał inny mikrofon, typowo inny, bo to już jest kawał mikrofonu. Po prostu to jest. To się nawet nie bić tak w błoto automatycznie, ale przecież no, ty, na tym moim UMC2020 to jest upchyło, jak tam się mówi o tam Behringera, to jest Behringera, o. No to widzicie, to jest Behringera, no to na takim będę będzie się setupował tym maksymalnie to, co mógłbym jeszcze zmienić, to zmienić, dodać. Dodatkowo to będzie wzmacniacz mikrofonowy, czyli po prostu wzmacniacz, to jest wie się, może być dwa razy innych momencie, po prostu taki, to jest po prostu DBX, po prostu powiedzieć tak po polsku, to jest DBX, to tam mogę basowek albo ociąć w ogóle szumy, to jest dla mnie będzie coś cudownego. Bo mogę sobie rotację dać rotation, no tam chyba tam 1-5 jest tam coś w tym stylu, że jakie są szumy, jeżeli będą nie są, nie wiem jakie są szumy, słyszę na swoim audio, no, ale jeżeli mam muzyki swoje, to później ich nie słyszę, bo to muzyki moje bardziej zagłuszają takie szumy tego mikrofonu i tego wszystkiego, ale wiem jakie mają szumy, no to będę to zmieniał. O, dzień 380 mamy, fajnie. Serio nie widzicie. Cóż, bo troszkę zwiększa dalej kamerka. Dlatego możliwe. Ale mam jakby co już tak naprawdę. To wszystko się pozmienia. Zobaczymy jak na zdanę dzisiaj. Dziemy to było za każdym. Powiem wam szczerze, ale zobaczymy. No. Czyli nie chciałbym, bo mam praktyki jeszcze. Bo te, które jestem w szkole, jestem już w drugiej klasie, mam praktyki. To. No tak. No dobra, mam praktyki, mam jeszcze siłownię, to jest full już. Nie mam codziennie praktyk. Okej, nie mam codziennie. Ale w każdy czwartek. Ale nagrywam tak, jak nagrywam. A tak to codziennie chodzę na siłownię. Na razie się czuję fajnie. No dzisiaj mnie po prostu. Niby to w sobotę i niedziela, bo mnie mocno była nam namiana. Szczerze, tak mi całe ręce było, że ja może troszeczkę przesadziłem, jak 60 kg podnosiłem, no to jest jakby trochę dla mnie, nie jest to dużo, jest to dużo, jest to jakby dużo kilogramów, nawet jak na mój wiek, to wszystko, no to mogę trochę przesadzić, mogę nie przesadzić. Wiecie, to są mieszkowce, bo ja ich kurwa nie widzę. Mój nos się przestaje mi przeszkadzać, bo myślę, że nie pomagasz mocno, ale no, jest jak jest. Wszystkie tam, no, na razie jest okej, na razie na siłowni się czuję okej, fajnie się czuję nawet. Czuję się zmęczony dopiero, to już wiem, to już z prostego... Mówię, to ja wiem, że jestem później potem zmęczony, bo to mi się jest. Ale jeżeli swój mam cel, jaki mam, ile muszę rzucić kilo, to wiem. I później sobie powiedzmy robić mięśnie i tak dalej. Czy bicepsy to wszystko, no to będzie wszystko tam, ale może tak to jest rzucenie masy ciała. U mnie jest to trochę do rzucenia. Ja wiem ile jeszcze jest do tego rzucenia. I... To nie, że ja nie będę mówił dokładnie ile, ale jest dużo. To nie jest jakby z 5 kilo. Ja wiem ile dokładnie to będzie około. Dietę mam, typowo już nic nie ma, że dużo jadam smażonych rzeczy. Mogę już przyznać do tego, że nie ma, że to jest takie gotowane, to wszystko. To się na świetnie.
nic jakby mi nie przeszkadza. Jest jakby wspaniale, nie jest najgorzej, ale no. Masę już rzucam, no chyba jeszcze takie 3 kilo mogę już rzucić, dobre. Takie, nie za 3 tygodnie to jest, szczerze, o tej nasi mnie też chodziłem, ale to mogę nawet więcej rzucić, mogłem, ale jakby się nie mierzyłem, nie ważyłem się bardziej, że już rzuciłem ten, spokojnie, mogę wam powiedzieć, że jest już jakby okresowo fajnie, że już jakby nad swoim ciałem, nad tym co mam, pracuję. Jakby każdy może powiedzieć o po co i tak dalej. No ja się świetnie czuję, bardzo świetnie się czuję. Ale że zresztą nie jestem za bardzo zmęczony, to już jest tam inna nowina. To już jest jakby tam. Przez teraz mam zmienienie grupy. Nie grupa nam zostaje, ale powiedzmy innego pana mamy. Bo mamy jakby praktyki. No to praktyki mamy. Teraz mamy na 9. Także ma jakieś 13 około. Czy tam 14. Tam te 5-6 godzin mamy. Zawsze będzie mieć źle. Jest to tak jakby potrzebne lub nie. Ale potrzebujemy karpetów 123. A ze staka nie wiem, pamiętam ile będzie, ale myślę, że będą dwa staki około. To i ma już. Tam się z piłkorem. Czyli tylko lepiej nie pomagać mi. Musiałbym jeszcze to oniżej pewnie skopać. Bić się biłem, bo to już miałem jeszcze taką biegną. Dobra. Nadałeś mi trochę dużo i muszę sobie teraz wygenerować i widzę cię. Mogę powiedzieć, że mamy 3 minuty nieco dograne, bo nie dograne, to jest dogrywane, bo mi ojciec musiał przerwać. Nie lubię tego szczerze, jak mnie ktoś przerywa. Bo szczerze, taki wątek główny kończy. Zapominam, a tam wiem, Elce ściągnął, bo musiałem przecież golema ubić. Bo byś się zrespił. A, się zrespił, no normalnie teraz. Dobra, wełny to zrobimy. Tam to jeszcze też będzie przepalić się jeszcze więcej, bo potrzebujemy. No, licząc 123 staki. Okej, może być to dużo. Ej, Tofi, myślałem pies liczy. No, już. Możecie go nie widzieć, bo kamerka to odcina. Pod nami jest naświetlenie. To w sumie też trochę inna rzecz. No. 60. To w co jadła chyba właśnie przed chwilą. Ty, ile mi to tam potrzebuje? 2 staki. Stak i pół. No to jeszcze drugie tyle. Okej. Nie jest już tak źle. Od razu idziemy to wsadzić do naszego któregoś sugar boxu. Mamy jednego tam postawionego już, więc nie tego tamtego bliższego, pamiętajmy, trzeba. A dobra, robimy tak, bo to już się wszystko poprzepalało. Tak, tam gdzie zostało pojedyncze, no to ściągamy. Tyk. Tyk. No dobra, czyli tak, 1, 2. To pewnie będzie już tam za mało. Bo mogę powiedzieć, że będzie potrzebować więcej. Tyk. Nie wziąłem jednego są na więcej. Tak, nie wziąłem. Dobra. Tyk i tyk. Mamy dopiero 8 staków. To jest bardzo mało na to co potrzebujemy, szczerze, bo potrzebujemy no 22 staki. A mamy dopiero 8. I następne 8 dopiero będą się robiły, gdzie na pewno jest zapewnie paliwa, czy po prostu można powiedzieć, że tej
lawy. Więc musimy dużo nadrobić jeszcze. Ale coś, owca uciekła. Nie wiem, po co to uciekałaś. Nie wiem po co nawet. Coś jeszcze? Chyba nie. A, 3 minuty już mamy. No, okej, okay, no to ja nie zauważyłem. No to co? Widzimy się na samym odcinku. Trzymajcie się. Hej.